Bardzo szybkie i proste przepisy do wykonania drugiego śniadania, lunchu do szkoły. Będzie ich kilka, mam nadzieję, że się Wam spodobają, że Was zmotywują do wcześniejszego wstawania z łóżka, bo nie wiem, czy Wy tak macie jak ja, ale ja stawiam sobie drzemkę co 5 minut, co najmniej chyba 10 razy mi dzwoni. Wtedy cieszę się tym, że mogę jeszcze troszeczkę poleżeć. Nie wszyscy tak mają, ale wiem, że dużo osób tak robi. Pierwsza propozycja to musli z jogurtem i owocami. Do słoiczka nakładam jogurt naturalny typu greckiego. Wy możecie wybrać dowolny smak jogurtu, taki jaki lubicie. Kroję brzoskwinię na małe kawałki. Część brzoskwini przekładam do słoika i zasypuję ją owocowym musli. Opcjonalnie możecie dodać cukier, jeżeli wolicie słodkie jogurty. Na samą górę dokładam resztę brzoskwini. Pierwsze śniadanie zrobione w 3 minuty. Samo musli może nie wystarczyć w szkole, więc warto przygotować jeszcze kanapkę. Chleb tostowy smaruję masłem, na kromkę nakładam topiony ser oraz dodaję sałatę. Wygląda taka kanapka bardzo apetycznie. Przykleję ją tak, aby powstały dwa trójkąty, chowam do woreczka z Tigera i gotowe. Druga propozycja to wrap na zimno. Na cieście układam plasterki śmietankowego serka z ziołami, posypuję je mieszanką sałat i dodaję ciecierzycę w sosie pomidorowym z puszki. Zawijam dokładnie i wbijam wykałaczkę, abym miała pewność, że się nie rozwinie. Odkrajam kawałek, aby zmieściła się do mojego pojemnika. Do przegródek wkładam kawałki chałwy, świeże winogrona oraz trochę rodzynek. Teraz trzecia propozycja i tym razem będzie to sycący wrap na słodko. Wrapa smaruję nutellą, następnie masłem orzechowym smaruję banana, posypuję go ziarnami, które kupiłam w Biedronce, wszystko dokładnie zawijam i przekrajam na pół. Chowam wrapy do pudełeczka, a jako przekąskę proponuję Wam wafle ryżowo-zbożowe oraz cheese strings. Propozycją numer 4 to kanapkowe szaszłyki. Bułkę grahamkę kroję na małe kromeczki. Pół bułki zdecydowanie Wam wystarczy. Kromeczki przekrajam na pół. Za pomocą obieraczki do warzyw robię cienkie, długie plasterki ze świeżego ogórka. Wędlinę kroję w szerokie paski. Jeśli nie jecie mięsa, zastąpcie je żółtym serem albo mini mozzarellami. Biorę wykałaczkę i nadziewam na nią wszystkie składniki. Rzodkiewkę można zamienić na przykład na paprykę. Przekąską będą ciasteczka jabłkowo-cynamonowe i pełnoziarniste snaki o smaku włoskim, które są przepyszne, są zdecydowanie dużo, dużo lepsze od chipsów. Do małego pojemniczka przelewam sos jogurtowo-musztardowy, który kupiłam w Biedronce, smakuje bosko. To były moje propozycje. Jeśli wykonacie coś z moich filmów, to zachęcam Was do zrobienia zdjęcia i oznaczenia mnie na nim, aby mogła je zobaczyć. Jeżeli moje propozycje Wam spodobały, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Zapraszam Was na Instagrama, Facebooka i Snapchata, gdzie dodaję swoje zdjęcia, a także filmiki. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, buziaczki.
Pa, pa! You ain't on my swag, you ain't on my swag. You ain't on my swag, 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 radar. You ain't on my swag, you ain't on my swag.